Dzień dobry, witajcie. Ja jestem Łukasz i dzisiaj opowiem Wam o niedalekiej przyszłości w dziedzinie VR dla graczy. Jeżeli zamierzasz kupić okulary VR, to może lepiej się wstrzymaj do wiosny i dozbieraj funduszy na koncie, ponieważ to, co aktualnie posiadamy na konsumenckim rynku, przestanie mieć znaczenie. Ponieważ trzecia generacja VR nadciąga z wielkim boom. Zebrałem dla Was wszystkie najciekawsze fakty i plotki o nadchodzących okularach. Opowiem co nieco na temat Vario Aero, Pimax Reality 12K QLED, Decagear One, Valve Deckard oraz Oculus, a raczej Meta Pro, ponieważ Oculus i Facebook zmieniają nazwy firmy na Meta. Zacznijmy od Vario Aero. Vario to lider w produkcji biznesowych okularów XR, które technologicznie są dwie generacje do przodu względem tego, co my, nędzni gracze, posiadamy. Vario zdecydowało się nas wszystkich zaskoczyć bardzo dobrą wiadomością, że w końcu, za namową ludzi, tworzą swoje pierwsze konsumenckie okulary dla entuzjastów PC VR. Tymi okularami są Vario Aero. Jest to, uwaga, bardzo droga zabawka, bo same okulary kosztują aż 11 tysięcy złotych. I są to okulary przewodowe PC VR. Aero posiada dwa ekrany mini LED LCD o ogromnej rozdzielczości 2880x2720 pikseli na oko i 90 Hz. PPD wynosi aż 35, co powoduje, że w tych okularach jest zerowy screen door effect. Nie dopatrzycie się siatki pikseli w żaden sposób. Choć jest to mimo wszystko LCD, ekrany te potrafią znacznie lepiej pokazać czarne kolory, jakie możemy zobaczyć w ekranach OLED. Aero posiada soczewki asferyczne, co oznacza 100% eliminację promieni światła, tzw. good raysów. Oznacza to również ogromny sweet spot, więc poprawne założenie okularów to kaszka z mleczkiem. Minusem tego typu soczewek jest niestety niskie pole widzenia. Vario Aero posiada 100 stopni pola w poziomie i 76 stopni w pionie. Dość mało. Okulary te posiadają Tobii Eye Tracking, który jest utylizowany głównie do dwóch funkcji. Po pierwsze, okulary posiadają automatyczne dostrojenie IPD z zakresem między 57 a 73 mm. Eye Tracking zasila również Foveated Rendering, czyli technologię, która polega mniej więcej na tym, że tam, gdzie patrzymy, widzimy grę w najwyższej rozdzielczości. A tam, gdzie nie patrzymy, jakość wizualna maleje w celu optymalizacji. Dzięki tej technologii wymagania sprzętowe okularów przy rozdzielczości około 5K są niższe niż w przypadku np. HP Reverb G2, który uruchamia grę w 4K na oko w pełnej rozdzielczości bez foveated rendering. Vario Aero zostało stworzone z myślą o entuzjastach, którzy chcieliby zupgrade'ować Valve Index, Pimax czy Vive Pro. Ponieważ Aero wykorzystuje system śledzenia SteamVR, więc musicie posiadać latarnie i kontrolery, bo Vario ich nie sprzedaje. Komfort to bardzo ważny punkt tych okularów. W końcu zostały stworzone z myślą o fanach symulacji. Został tu wykorzystany Halo Strap, znany z PlayStation VR, by granie przez długie godziny było możliwe. Jesteście ciekawi, gdzie jest haczyk w tej wielkiej rewolucji? No cóż, po pierwsze, Vario Aero nie posiada słuchawek i mikrofonu. Musisz podłączyć własny zestaw słuchawkowy do okularów przez combo jack. Po drugie, okulary działają tylko i wyłącznie na Windowsie i tylko i wyłącznie na kartach graficznych NVIDIA. RTX 2080 Super to minimum. Jeżeli mimo tych minusów jesteście zainteresowani zakupem, to preordery są już dostępne, ale niestety nie w Polsce i nie wiem jeszcze, czy Aero będzie można w ogóle kupić w Polsce bez sprowadzania z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy krajów nordyckich. Zobaczymy. Premiera okularów w grudniu 2021, a cena to 11 tysięcy złotych za same okulary. Kolejne okulary to zapowiedziana nowa seria okularów Pimax o nazwie Pimax Reality. Pimax Reality 12K QLED to najdroższy i najbardziej wypasiony flagship firmy, który pojawi się w rękach kupujących pod koniec 2022 roku. Zanim zacznę opowiadać o specyfikacji, to muszę firmę pochwalić za to, że prowadzą bardzo dobrą kampanię preorderową, ponieważ jeżeli zakupisz z oficjalnego źródła jakiekolwiek okulary Pimax przed premierą serii Reality, będziesz mógł wymienić okulary na nowy model, a firma odejmie z ceny tyle,
ile zapłaciłeś za okulary, dzięki czemu upgrade do trzeciej generacji VR staje się prostszy i osobiście jestem tą promocją bardzo zainteresowany. Więc może niedługo zobaczycie jakiegoś Pimaxa na tym kanale, zobaczymy. Pimax Reality 12K QLED to, uwaga, okulary hybrydowe, tak jak Oculus Quest. Czyli można go używać po podłączeniu do komputera przez kabel DisplayPort lub bezprzewodowo, używając wbudowanego wsparcia Wi-Fi 6E lub WiGig, jeżeli dokupimy moduł WiGig. W trybie PC VR 12K QLED będzie wyświetlać obraz w potężnej rozdzielczości 5568 na 3132 piksele na oko. W trybie mobilnym natomiast będzie to 4K na oko. Maksymalna częstotliwość odświeżania ekranu w trybie PC VR wyniesie aż 200 Hz. What the fuck? W trybie mobilnym aż 120 Hz, jak Oculus Quest 2. Pimax jest znany z okularów o szerokim polu widzenia, więc tutaj również będziemy mogli doświadczyć szerokich wrażeń, pod warunkiem, że gramy na komputerze. Pole widzenia horyzontalnie w trybie PC VR podobno wyniesie 190 stopni, a w pionie 130. Natomiast w trybie mobilnym tylko 120 stopni horyzontalnie, ale nadal trzymając 130 w pionie. Podekscytowani? Pimax Reality 12K QLED posiada Bionic Lens, czyli połączenie soczewek asferycznych z soczewkami Fresnela. Dzięki takiemu połączeniu po środku nie będą nas męczyć God Raysy, a tam co jak co najczęściej patrzymy. Tak samo jak Vario Aero, Pimax Reality posiada Tobii Eye Tracking, Auto IPD i Foveated Rendering do celów optymalizacyjnych. Pimax Reality używa Inside Out Tracking z 4 kamerami i posiada własne kontrolery, które wyglądają bardzo podobnie do tych z Oculus Quest. Śledzenie SteamVR jest opcjonalne i możliwe po dokupieniu modułu do okularów, tak jak z Vive Cosmos to było. Jeżeli nadal Was nie zwaliłem z nóg, czytając tą potężną specyfikację, to posłuchajcie tego. Pimax Reality 12K QLED posiada łącznie 7 kamer śledzących, które są używane do, uwaga, face trackingu, lip trackingu oraz do full body trackingu. Tak! Tak, nie przesłyszeliście się. Full body tracking, inside out. Jak? Jakim cudem? Żeby tego było mało, okulary te posiadają kolorowy pass-through i po zakupie modułu Mixed Reality możemy wykorzystać okulary do interakcji Augmented Reality, czyli AR. Łukasz, to wszystko brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe, patrząc na to, jak niską reputację ma Pimax na rynku VR. Gdzie tu jest haczyk? No właśnie, dobre pytanie. Pierwszy haczyk, jaki zauważyłem w trakcie tej całej prezentacji okularów, to to, że Pimax Reality 12K QLED nie mówi dokładnie o tym, jaki port tak naprawdę musimy posiadać w komputerze, by go podłączyć. Czy sam DisplayPort wystarczy, czy może nie? Ponieważ okazuje się, że kabel dostarczony do okularów to będzie światłowód. Drugi haczyk jest taki, że żeby móc używać dołączonego trybu bezprzewodowego, musisz kupić nowy router, który jest kompatybilny z dość nowym standardem Wi-Fi 6E. No i trzeci haczyk jest taki, że okulary te kosztują aż $2400, a premiera dopiero późną jesienią 2022 roku. W zeszłym roku byłem zaskoczony, że nagle znikąd tajemnicza firma Mega Dodo zapowiedziała okulary Deca Gear 1, jak również akcesoria takie jak Deca Pen, Deca Move czy Deca Air. Po zapowiedzi niewiele się dzieje w temacie produktów firmy, poza tym, że premiera jest przesuwana, a Deca Move co prawda zostało dostarczone do większości osób, którzy złożyli preorder, w tym mnie. Zresztą zrobiłem recenzję Deca Move kilka miesięcy temu, możecie ją zobaczyć chyba w tym rogu ekranu. Dlatego też zebrałem masę informacji, które zostały potwierdzone przez firmę na Discordzie, ale zanim gorące ploteczki i fakty, przypomnę szybko podstawową specyfikację okularów. Mamy tutaj do czynienia w pewnej formie z klonem HP Reverb G2. Mamy dwa ekrany LCD o rozdzielczości 4K 90 Hz i zresztą to jest ten sam ekran co przy HP Reverb G2. Pole widzenia jest zbliżone do Vive Pro, około 120. Firma ta używa własno stworzonych soczewek bazujących na Fresnelach, by zminimalizować co nieco glare i God Rays.
Deca Gear One używa też własnego śledzenia Inside Out Tracking i posiada własne kontrolery, które są taką hybrydą Valve Index Controllers i Oculus Quest Touch Controllers, z dozą kilku nowości i niespodzianek. Okulary są tworzone z myślą o przewodowym graniu PC VR, ale można też grać bezprzewodowo, po modułowi Deca Air, który kosztuje $50. I uwaga, nie działa po domowym routerze, a specjalnym dongle, który będziemy wpinać po USB do naszego komputera. Jak wszystkie okulary nowej generacji, również i Deca Gear One posiada oczywiście eye tracking, a nawet face tracking do aplikacji społecznych, które oczywiście zaimplementują wsparcie dla okularów. Okulary te zostały początkowo wycenione na niesamowicie niskie $450. Natomiast ze względu na zaistniałą sytuację na rynku, cena urządzenia wzrosła do $550. Oczywiście osoby, które złożyły preorder w niższej cenie, nic nie będą dopłacać. Z zebranych informacji z Discorda dzięki uprzejmości grupy DecaLeaks dowiedziałem się, że GTX 1080 Ti to minimalna karta graficzna potrzebna do użytkowania okularów. Okienko z przodu okularów będzie dostępne w różnych wersjach dla osób, którzy złożyli preorder. Dowiedziałem się też, że Deca Gear One niestety nie będzie posiadać foveated rendering, ponieważ eye tracking ma zbyt niską częstotliwość, by wykonać solidnie robotę. Dowiedziałem się też, że osoby, które złożyły preorder podczas festiwalu Wicked, dostaną moduł bezprzewodowy w cenie tego droższego preorderu. Skoro mówię już o Wicked, to na planszy promocyjnej mogliśmy zauważyć tajemnicze urządzenie Deca Tower, które będzie alternatywą dla graczy, którzy nie mają mocnego komputera. Ponieważ Deca Tower będzie takim mini PC, który będzie uruchamiać jakieś gry i aplikacje. Ale, żeby jeszcze bardziej nam namieszać w głowie, znany w społeczności VR Brad Lynch znalazł na stronie internetowej firmy jeszcze inne urządzenie o nazwie Deca Brick, który prawdopodobnie zastąpił Deca Tower. Deca Brick ma używać tajemniczego Deca OS, który prawdopodobnie jest linuxowym lub androidowym distro. Na stronie mogliśmy również zauważyć, że komplet urządzeń Deca będzie nas kosztować $1300, wraz z tym Deca Brick. Dowiedziałem się też, że triggery w kontrolerach będą adaptacyjne, tak jak w kontrolerze DualSense do PlayStation 5. Kiedy premiera okularów? Jeszcze nie wiemy, ale prawdopodobnie w przyszłym roku. Zobaczymy. To co, jedziemy dalej z tymi okularami. Chciałbym wam nieco teraz opowiedzieć o PlayStation VR 2, ale niestety nadal wiemy bardzo mało na temat urządzenia, poza tym, że pojawi się w sprzedaży w 2022 roku i będzie wymagać PlayStation 5 do działania. Według wycieków i plotek PSVR 2 będzie posiadać dwa ekrany OLED o rozdzielczości 2000x2040 pikseli na oko. Będzie Inside Out Tracking, będzie używać nowych kontrolerów zainspirowanych Valve Index kontrolerami. Możemy się też spodziewać adaptacyjnych triggerów oczywiście, eye trackingu i foveated rendering. No i cóż, na razie w sumie tyle. Idąc dalej, mam dla was coś, co może istnieje, ale może też nie. Mowa tutaj o następcy Valve Index, o nazwie kodowej Valve Deckard. Nie mamy oficjalnej zapowiedzi okularów jeszcze i raczej nie będziemy mieć przez najbliższe pół roku, ze względu na to, że Valve jest teraz w pełni skupiony na pecetowym handheldzie Steam Deck i zamienieniu Linuxa w najlepszy system operacyjny dla graczy, ale poplotkować zawsze można. Brad Lynch po raz kolejny zaczął grzebać w plikach SteamVR tym razem i zauważył odwołania do Deckard. Jeżeli mamy wierzyć zawartości plików oprogramowania, to nowe okulary Valve będą posiadać ekrany Micro OLED o rozdzielczości 2K na oko. Zmiennoogniskowe soczewki współpracujące ze standardem OpenXR, nowy, niezapowiedziany jeszcze procesor Snapdragona do możliwości mobilnych, modularną strukturę okularów z wymienialnymi headstrapami i modułem bezprzewodowym WiGig do grania w PC VR bez okablowania z niesamowicie niskim opóźnieniem. Valve Deckard podobno będzie wspierać augmented reality i kolorowy pass-through i w jakiejś formie będzie mógł kooperować ze Steam Deck. Żeby tego było mało, Valve Deckard podobno będzie posiadać nowy system śledzenia Inside Out o nazwie Prism, który ma być tak samo precyzyjny jak Lighthouse. A co z Oculusem, zapytacie? Gdzie te nowe okulary?
No, nie ma ich. Przynajmniej nie zostały jeszcze zapowiedziane. Ale za to wyciekły dwie animacje, w których możemy zauważyć, że nowe okulary będą XR, by wpasować się w Metaverse, jaki Mark Jaszczurka Zuckerberg chce wprowadzić. Możemy na przykład zobaczyć kontrolery bez obręczy śledzących, tak jak przy kontrolerach Decagear, jak również patent na interaktywne lustra w naszych domach, w których będziemy mogli się przebierać w awatary. Okulary mają podobno kosztować $699 i w zasadzie tyle wiem z takich informacji. Więcej info dowiemy się dopiero na początku 2022, no i jak gdy tylko coś takiego wyskoczy, to oczywiście Was poinformuję. I to by było na tyle. Tak się prezentuje trzecia generacja VR na ten moment. Dajcie znać, co myślicie o technologiach, które zostają wdrażane do okularów. Czy zamierzacie odkładać pieniądze na nowe? Czy może kupujecie obecne lub starsze okulary? Jestem ciekaw Waszych opinii. A na ten moment się z Wami żegnam. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i do zobaczenia.